Co wybrać? Pompę ciepła monoblokową czy split? Zaskakujące klienta pytanie, które prowokuje drugie. A która lepsza? Odpowiedź eksperta Wisman. Wydajność pomp typu monoblok, jak i pomp typu split. Jeżeli weźmiemy z jednego typu szeregu, gdzie 200A jest monoblokiem, a 200S jest pompą typu split, to wydajności są praktycznie takie same. Różnica? Różnica polega na tym, że jednostka pompy monoblok ma cały układ chłodniczy zamknięty hermetycznie na zewnątrz budynku. Pompa typu split ma jednostkę zewnętrzną i ma jednostkę wewnętrzną. W jednostce wewnętrznej jest wymiennik, który odbiera ciepło od układu chłodniczego, z układu sprężarkowego i przekazuje do instalacji wodnej. I połączenie należy wykonać rurami chłodniczymi. Obrazowo. W monobloku wszystko jest na zewnątrz, a do budynku prowadzona jest rura z gorącą wodą do ogrzewania. W split krąży między jednostką zewnętrzną a domem niezamarzający gaz i dopiero w kotłowni następuje proces grzania wody w instalacji CO. Obawy użytkowników biorą się z tego, że woda w monoblokowej pompie może zamarznąć. Są oczywiście stosowane różnego rodzaju zabezpieczenia. Może to być UPS dodatkowy, który po prostu wymusi ten obieg na pompie obiegowej. Stosujemy zabezpieczenia, takie zwane zawory antyzamrożeniowe, że w razie awarii prądu nie będzie. Te urządzenia zrzucą samoczynnie wodę nam z instalacji, żeby nie uszkodzić nam elementów wewnętrznych, hydraulicznych pompy ciepła. Dla mnie nie ma najmniejszych obaw, że zamarznie, coś się stanie z tym urządzeniem. Wszystkie testy, badania, które są prowadzone przez nas, pokazały, że to urządzenie nie ulega zniszczeniu. Którą pompę wybrać? Jeśli wybieramy pompę propanową, a więc wysokotemperaturową, grzejącą wodę do temperatury 70 stopni Celsjusza, to monoblokową, bo innych nie ma. Z tego względu, że propan nie może być wprowadzany do budynku. Którą wybrać? Jeżeli mamy w 90 czy nawet 100% grzejniki w domu, nie polecałbym do końca rozwiązania z pompą ciepła splitową, tylko wtedy iść w pompę monoblokową, pompę propanową, pompę wysokotemperaturową, żeby osiągnąć odpowiedni parametr. Pompy splitowe są fajne, efektywne rozwiązania, gdzie mamy temperatury zasilania rzędu 40 kilku stopni. I ostatni argument wykonawczy. Instalator montujący pompę ciepła typu split musi mieć uprawnienia na tak zwane F-gazy.